Specjalnie dla kanału Squad and Milk będę próbował pobić życiówkę. Cześć, jesteśmy dzisiaj na Championie. Dawno nas tu nie było. Moim gościem specjalnym jest Kuba. Jakub Lenart, tutaj będzie jego Instagram. Także Kuba, jaki masz wynik w totalu? Jesteś podobno słynnym crossfiterem i kalistenikiem. 635 kg w totalu, w tym 232,5 w przysiadzie, 162,5 na awce, 235 w martwym ciągu. Czyli ile ty masz lat? Jesteś 17. Jesteś rocznik 2001, tak? Tak. No także 6 lat młodszy ode mnie, przebija mnie we wszystkim poza martwym, także no... Także dzisiaj sobie zrobimy ławeczkę. Podobno ostatnio byłeś w Sosnowcu na mistrzostwach, tak? Tak, byłem w Sosnowcu, ale... Ile tam machnąłeś? 162,5, rekordu życiowego się nie udało pobić. A nie pytali się o paszport, jak do Sosnowca? Pytali, tak, na granicy tak. Tutaj pozdrawiamy Michała Żądło z KFD, zawsze śmieszki z tego Sosnowca. Ale co, ogólnie dzisiaj idziemy na rekord życiowy, tak? No, chyba tak. Jak w sumie zacząłeś? Jak to się zaczęło? Ile miałeś lat? Dawno temu w sumie, bo to dziś była zerówka, pierwsza klasa i wtedy... Serio? Ale nie, no wtedy zaczynałem z wujkiem coś tam, bo on ćwiczył i przez pół roku ćwiczyłem, potem miałem taką długą przerwę, no i od 5 lat regularnie trenuję. Czyli zacząłeś jak byłeś w 6 klasie? No coś koło tego, 6-5. No także... Czy sprawdza się zasada, że nie rośnie się od ćwiczenia? Chyba nie. Nie. Masz, nie wiem, jesteś wyższy chyba ode mnie, 1,80 m. No, 1,80 m, no to porówno. No wtedy miałem poniżej 1,50 m. I tak, w sumie ciekawa sprawa, bo sporo osób zaczyna ćwiczyć, robi tam na przykład 40 kg na ławce, myśli, że nic nie osiągną. Jak zaczynałeś ćwiczyć, to ile robiłeś mniej więcej? Tak. No mniej niż 40. No tak, po podstawówka. No około 30-40 na początku. Jak zaczynałeś ćwiczyć pierwszy raz, no to 30-40 kg. No coś takiego. W serii czy na raz? Na raz, około 40. No i widzicie. Masa! 60 i spokojnie będzie. Szybkie pytanie po serii. Ile robiłeś po roku stażu? To też często się przewija takie pytanie, jak ktoś jest dobry, ile robił po roku stażu? To jest taki wyznacznik. Już nie mam pojęcia. Było dawno temu. A ty tak trenowałeś na samym początku już mocno z naciskiem na trójbój, czy tak po prostu... Na trójbój od 3 lat. Od 3 lat. I kiedy miałeś taki największy progres na ławce? Miałeś coś takiego, czy tak ćwiczyłeś nagle takie bęk, coś się przestawiło, czy tak powoli, spokojnie? Powoli cały czas leci. Aha. Jak zmieniam wagę, to dokładam kilka kilogramów i tak. A pamiętasz, ile mniej więcej ważyłeś, jak zaczynałeś? Trójbój? No, tak ze 3 lata temu. 74 kg. No, czyli powiedzmy 10 kilo. No, trochę więcej. 12 przybyło mi. Aha, teraz ważysz 8,6 mniej więcej. 8,6-8,7. Jaki ty masz rekord na ławce? 162,5 na 3 komendy. Bez komend? Czy bez komend nie sprawdzałeś? Bez komend nie sprawdzałem. Okay. Dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj bez komend, chyba że zawołamy pana Roberta z recepcji. Nie, bez komend. Ogień! Wiesz, kurwa, masło! Ale łogi, panie! To co, przy dramie między seriami? Nie, tego się nudzi. Silne nadgarstki przez prostą zmianę chwytu. Słuchaj, masz jakąś poradę dla mnie, patrząc na moje wyciskanie? Nie, w sumie to łokcie, ale to mówię, no, że masz tak naturalnie, jasne. I może być problem na zawodach z komendą. Ale co sądzisz o mojej szerokości chwytu, która jest mega wąska? Jak to na zawodach wygląda? Patrzysz na innych? To z reguły większość osób ma... Większość szeroko. Większość ma maksymalnie szeroki. Ja nie, też nie mam maksymalnie szerokiego, bo mam ten albo ten na pierścieniu. A. I co? W sumie podobnie. Te są takie bardziej twarde tutaj na... Aha. Dookoła... A te SPD są miększe. Aha. Ale to może być temu, że po prostu, wiesz, opaska. A długo je masz już?
pół roku. A, czyli nie powinny być jakieś mega wytargane. Czyli porównywalne. Porównywalne. Bo na przykład jak miałem z tytana, to mi się szybko rzepki popsuły. Tutaj na backstage'u poza kamerą gadaliśmy o przygotowaniach. Czyli nie sprawdzasz maksów na treningu. W ogóle nie sprawdzam maksów na treningu. Dzisiaj jest taki wyjątek. Tak, dzisiaj dla zabawy. Ale to już jestem po zawodach, także... Także możesz. No. Kiedy ty miałeś te zawody? Z 3 dni temu. No to z 3 dni temu sprawdzać maksy, no nie róbcie tego w domu. Ale no jakby masz przyzwolenie. A jak przebiega twój taki peaking? Możesz to zdradzić, czy to... Tajne info Mistrza Świata? Nie, no nie jest jakieś tajne info, tylko jest... Miałem skomplikowany, bo nie wchodzę po prostu na przykład na dwójki i przez cały czas lecę na dwójkę, tylko mam mieszane dwójki, trójki, czwórki. Aha. I tak stopniowo przed zawodami schodzę do tych samych dwójek. I co, i na tydzień wcześniej jakieś zluzowanie, czy lubisz wysoko? Tydzień wcześniej ostatni ciężki trening. Aha. Tylko z tym, że przed tymi zawodami miałem 155 na 2, a tam był jeszcze spory zapas. 5 dni przed zawodami 120 na 3. Czyli już lekko. I koniec, no, tak. No i ekstra. Przed zawodami odpoczywam. Siedzi. No jeźdź mocno, 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 jeźdź. O. Siedzi. Także moi drodzy, jest to naprawdę bardzo, bardzo zabawne. I już wiem, co myślicie, że krążki niedoważone, sztanga niedoważona, ale uwierzcie mi, chodzę tu 5 lat i każdy pojedynczy krążek, przez 5 lat się śmiałem, że jest niedoważony, ale każdy ważyłem co najmniej 10 razy. Także 170 kilo, ja 162,5. Przybijmy sobie pionę zwycięstwa. Także następne ćwiczenie. Także zanim zrobimy drugie ćwiczenie, oczywiście totalnie spontaniczne, chciałem ci wręczyć tutaj po wyciskaniu drobny prezent od Squats and Milk. O, dzięki! Czyli możesz pokazać, co to jest. Koszulka. Koszuleczka, mam nadzieję, że się będzie dobrze nosić. Mam nadzieję, że doda plus 5 do siły. Chociaż w sumie nie mam nadziei, bo wtedy będziesz robił 200 kilo na ławce, ale... Na pewno doda 5 do siły. No, także siedzi jak zła. Łapa, no, łapa siedzi. Łapa jest dużo. Tak. Teraz. Mimo, że my jesteśmy team łapy nie ma, zdecydowanie, to jednak no coś tam się zbudowało przez te lata. Słuchajcie, bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę spotykają się dwa światy. Ja jestem człowiek martwy, który jest dobry w martwym i w niczym innym, a natomiast u Kuby jest ta mocna rozbieżność. I tak naprawdę u ciebie to było zawsze, że przysiad dominował? Tak, nawet miałem większy przysiad niż martwy ciąg, jak zaczynałem, bo wtedy robiłem mają martwego ciągu. No, w sumie ja miałem tak, że zawsze miałem martwy o wiele silniejszy, mimo że mi się technika nie była, ziemia poprawiła, to i tak ten martwy. Także to chyba, bo ani ty, ani ja tak naprawdę nie różnimy się mocno proporcjami. Mamy bardzo zbliżone proporcje, także no nie martwcie się, jeśli coś wam tam gorzej wychodzi, nie? Tak w łapie siedzi, że nie, no ja nie wiem, jak można tym robić, tymi 52 kilogramami. To jest jakiś fenomen. Się nie da w ręce utrzymać. A temu burnejki na siłowni, jakieś tam setki chyba. Powiedz, jak zbudowałeś tak wielką klatę? Robiłeś rozpiętki na maszynie Smitha? Wyciskałem sztangę na ławce. Robiłeś coś poza wyciskaniem sztangi? Bo sporo osób mówi, że wyciskanie leżąc na tej cudownej ławeczce z tyłu nie jest na klatę, tylko na... Jeszcze z mostkiem robiłem. Tak. I... ja nie wiem, jak to możliwe. To syntol chyba jest w tej klacie. Nie, bo ławka to nie buduje mięśni.
Dzięki za trening, Kuba, fajnie było, pobiliśmy mega rekordy na ławce, na oszukanej ławce. Także jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście śledźcie Instagram. Coś masz poza Instagramem, czy głównie Instagram? Ale YouTube'a też mam coś, ale to tak... Jasne. W miarę rzadko trochę wrzucam, tak. Ale możecie też paść. I pewnie gdzieś tam może kiedyś będziesz na KFD u Kota. Może, a byłem już dwa razy. No. Także sprawdźcie na KFD też parę filmów. No i dzięki za trening, na razie. Dzięki, na razie. This, that, shit better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit better get lit when I give you that fire.